Wyznacz wielomian f od x równy u od x razy w od x. Przepiszmy wielomian f od x. Mam wzór u od x razy w od x. W miejsce wielomianu u od x wprowadzamy wzór na ten wielomian. Czyli dostaniemy w nawiasie x do czwartej plus 4x do trzeciej minus x. I mnożymy przez wielomian w od x. Czyli wprowadzamy wyrażenie na wielomian w od x, czyli mamy minus x kwadrat plus 1. Teraz będziemy mnożyć każde wyrażenie z pierwszego nawiasu przez każde wyrażenie z drugiego nawiasu. Czyli mamy pierwsze wyrażenie razy pierwsze wyrażenie. Mnożymy. Ustalamy najpierw znak. Tu mamy znak dodatni, to jest znak ujemny, czyli plus, plus razy minus daje nam minus i mamy x. Mnożymy x do potęgi czwartej razy x do potęgi drugiej, czyli wykładniki dodajemy. Mamy 4 plus 2 daje nam 6. Teraz mnożymy pierwsze wyrażenie przez drugie wyrażenie. Ustalamy znak, mamy plus razy plus daje nam plus. I x do czwartej razy 1 to jest oczywiście x do czwartej. Teraz z pierwszego nawiasu bierzemy drugie wyrażenie i po kolei mnożymy, czyli mamy drugie razy pierwsze. Ustalamy znak, czyli tu mamy plus razy minus daje minus, 4 razy 1 daje 4, x do trzeciej razy x do drugiej, mamy x do potęgi piątej. Teraz mnożymy drugie razy drugie, ustalamy znak, plus razy plus daje plus, 4 razy 1 to jest 4x do trzeciej. I teraz z pierwszego nawiasu bierzemy trzecie wyrażenie, mnożymy po kolei, czyli mamy trzecie razy pierwsze, ustalamy znak minus razy minus daje plus, mamy x do pierwszej razy x do drugiej, czyli dostajemy x do potęgi trzeciej, i trzecie razy drugie, ustalamy znak minus razy plus daje minus, i x razy 1, oczywiście to jest x. Teraz będziemy redukować wyrazy podobne x do potęgi szóstej występowało tylko raz, więc je przepisujemy. Teraz mamy x do piątej również występowało tylko raz. x do potęgi czwartej również tylko raz. x do potęgi trzeciej mamy 4x do trzeciej plus 1x do trzeciej razy mamy 5x do trzeciej. I zostało nam jeszcze minus x.